Słuchajcie, kochani, to, co się pokazało już wcześniej, czyli całe to rozciąganie tej cząsteczki, które żeśmy tutaj robili wcześniej, to potem się okazuje, że tego wszystkiego na wysokości Arki Przymierza jest dużo więcej, tych końcówek. I tak teraz, jak miałem chwilę jeszcze przerwy, podglądałem, to faktycznie tworzy się zdecydowanie Merkiwa o wielu, wielu końcówkach, bo na pewno każdy z nas może mieć różne, to już nie mówię, bo to jest właśnie ta różnica, że ktoś może mieć syrenkę, a ktoś może mieć jakiegoś tam Mercedesa. Z czego to wynika, to musicie sobie poszukać na stronie internetowej. Alicja też znalazła gdzieś, tylko chyba po angielsku wszystko. Czyli tam, gdzie najwięcej tych opisów jest Merkiwaków, to raczej zdecydowanie jest wszystko po angielsku. Tutaj tą Merkabę bardzo dobrze widać. Poruszaliśmy ją już rok temu w Warszawie. W styczniu. Także tą Merkabę wiadomo, że tak jest. Rysowaliśmy nawet podobnie, mówiłem nawet o tym, że to są w tej róży eterycznej jest druga, która jest mniejsza i właściwie no jest to jak łożysko ślizgowe, czyli może służyć do tego, żeby obracać tym Merkiwachem spokojnie i swobodnie, tym bardziej, że między czakrą alfa a omega te siły elektromagnetyczne gdzieś tam przepływają, więc to jest właśnie jak taki pewnie dobry silnik. Napędem, pewnikiem może być Arka Przymierza, czyli to, co w niej jest, czyli miłość, światło, wszystkie te cząsteczki samego Stwórcy. No i na dole wygląda na to, już wtedy w Warszawie, jak rysowałem, to i tak rysowałem już tą Merkabę, dlatego że podejrzewałem, że ona jeszcze, że jest, ale żeśmy jej nie widzieli i żeśmy w sumie odpuścili, przećwiczyliśmy trochę, ale tam się pokazała ta prawdziwa cząsteczka światła, nią żeśmy się zajęli, ale myślę, że to też nie był jeszcze czas na to, żeby jakby uruchamiać to wszystko. Skoro jest to na tych angielskich stronach, czy tam na australijskich stronach, to być może, że gdzieniegdzie już pracują z tymi Merkiwachami, może już je widzą, skąd tą wiedzę mają, no trzeba by było pewnie przetłumaczyć i zobaczyć, skąd to się wszystko bierze. Fajnie, jak to wszystko widać, jak można to przećwiczyć. Czyli jeśli czuliście, że uruchamia się powiedzmy ta górna Merkaba, bo w Warszawie wiele osób czuło, to było bardzo silne, bo te cząsteczki schodziły, to dosłownie no prawie tam w ten wir w tej głowie był naprawdę mocny. I próbowaliśmy także poruszyć powiedzmy całym Merkiwachem. Ale zasadnicza różnica. Nie mieliśmy odsłoniętej Arki i właściwie tego punktu w ogóle nie było. Czyli nie patrzyliśmy w ogóle na esencję jako na esencję, że ona może nam coś w tym wszystkim zmienić. W tej chwili dochodzi esencja boskości, Arka, i jest w samym środku tej mniejszej, cieńszej rury eterycznej między czakrą alfa a czakrą omega. Więc można podejrzewać, że skoro żeśmy ściągnęli osłonę iluzji, skoro Arka jest w tej chwili w takim stanie, że może się otwierać, może wyrzucać to swoje światło i miłość, to być może, że też jest tym napędem właśnie, że te wszystkie siły elektromagnetyczne, które gdzieś tutaj się poruszają, plus miłość, światło Stwórcy, tym bardziej, że mówi się, że światło Stwórcy utrzymuje całe nasze ciało, każdą komórkę, atomy w pewnej równowadze, że wtedy, kiedy gdzieś nam umysł odpływa w inną stronę, to po prostu psujemy tą harmonię. Ale wtedy, kiedy jest harmonia, powinno być z ciałem wszystko ok. I myślę, że tu spróbujemy dzisiaj, no nie wiem, możemy spróbować na leżąco, jeśli chcecie. Bo to już możecie być zmęczeni, bo dosyć długo żeśmy się tutaj, proszę. A rano możemy spróbować na stojąco. Także teraz, gdybyście się położyli, to spróbuję was poprowadzić, żeby uruchomić ten cały system i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kto nie próbuje, w kozie nie siedzi. Tak, światełeczka bardzo proszę zgasić, tak żeby zostawić może jeden żądek.